nazywa się Jedzenie w kryzysie i przedstawić naszych gości, czyli mamy Martę Sapała, która jest dziennikarką i autorką książek. Pisze o tematach związanych z codziennością, ostatnio dużo o jedzeniu. Autorka reportażu czy serii reportaży Na Marne. Jest Agata Michalak, która jest również dziennikarką i redaktorką, kulturoznawczynią, która napisała książkę o dobrym jedzeniu. I rozmowę poprowadzi Roland Zarzycki, który jest badaczem, publicystą i aktywistą, albo przede wszystkim aktywistą, a potem badaczem i publicystą i pracuje w Kolegium Civitas. Tak? O, słychać mi dobrze. To dzień dobry. Więc w takim składzie, jak zostało zapowiedziane, będziemy rozmawiać. Nie mamy tak dużo czasu, więc ja może kilka słów prowadzenia powiem. Potem będziemy słuchać autorek książek i naszych dzisiejszych dyskutantek. A na końcu będzie też jeszcze troszeczkę czasu, żeby zadawać pytania, więc jeśli Państwo jakieś nasuną się Państwu jakieś pytania, to pamiętajcie o nich, żeby na koniec je zadać. I może na sam początek ja powiem coś takiego zupełnie, można powiedzieć, tak? Przepraszam, jeszcze jedna sprawa organizacyjna. Is there anyone who needs whispered translation in English? Nie potrzebujemy. Dobrze, więc ja zacznę od czegoś właśnie takiego oczywistego, to znaczy zadałem sobie taki trud, zanim tutaj przyszedłem, żeby zastanowić się, dlaczego jedzenie jest ważne. I właściwie w takim miejscu na forum suwerenności żywnościowej, w takim gronie ludzi, być może nie trzeba sobie mówić o tym, dlaczego jedzenie jest ważne, bo Państwo jesteście pewnie tutaj dlatego, że macie poczucie, że ono jest ważne, ale czasami takie oczywiste pytania są ciekawe, jeżeli człowiek sobie je zada. I myślałem tak, że na przykład jest ważne dlatego, że spędzamy dużo czasu jedząc w życiu ogólnie. Robimy to regularnie, codziennie. Mało jest takich czynności, może oprócz spania, które robimy tak, na które poświęcamy tak dużo czasu jak na jedzenie. Później pomyślałem sobie, jest ważne, bo jest jedną z najważniejszych nagród, jakie w życiu otrzymujemy. Tak? Że jakby dzieci dostają jedzenie, uczą się przez to, po prostu no tak jako zwierzęta, my ludzie jako zwierzęta też jesteśmy nagradzani tym jedzeniem. Więc to jest taka jedna z najważniejszych nagród, jaka nas spotyka w życiu. Potem pomyślałem, że nasze zdrowie chyba w największym stopniu właśnie zależy od tego, co jemy. Więc to też ważne z tego powodu. Potem też pomyślałem, że kiedy jemy, to ufamy sobie. Proszę zwrócić uwagę, że spotkania biznesowe na przykład często robi się przy jedzeniu, bo jedzenie stwarza taką atmosferę, w której jesteśmy, zbliżamy się do siebie, zaczynamy sobie ufać. Jest nawet taka teoria takiego socjologa amerykańskiego, Jeffreya Goldfarba, który napisał książkę Polityka małych rzeczy. I on tam pisze w tej książce, że właściwie to, co najważniejszego w świecie przebiega, to zależy od naszych rozmów przy kuchennych stołach. I te kuchenne stoły, no można powiedzieć, są takie malutkie i bez znaczenia, ale są ich miliardy. A jak są ich miliardy, to czynią naszą rzeczywistość, sprawiają to, że rzeczy się dzieją. No i w końcu pomyślałem też o tym, że jedzenie jest ważne dla rynków, czyli dla naszej gospodarki kapitalistycznej też jest bardzo ważne, bo musimy jeść. I jest to taki produkt, który jest kompletnie nieluksusowy. To znaczy, oczywiście można kupować droższe lub tańsze jedzenie, ale każdy musi jeść. W związku z tym nigdy nie skończy się popyt. Więc jest to bardzo stabilny rynkowo produkt, towar. I w związku z tym jest to bardzo ważne dla funkcjonowania rynków globalnych. Zresztą olbrzymie pieniądze się przetaczają przez sektor spożywczy. I potem sobie pomyślałem, no dobrze, to w takim razie co to jest dobre jedzenie? I jeżeli pomyślimy o tych wszystkich kategoriach, o których mówiłem, no to na przykład dobre jest wtedy, kiedy jest go pod dostatkiem. Dobre jest wtedy, kiedy na przykład z perspektywy zdrowotnej, no kiedy jest wysokiej jakości. Z perspektywy nagród dla nas jako spożywających, no dobre jest wtedy, kiedy jest smaczne. Więc różne czynniki tego jedzenia decydują o tym, że ono jest dobre. Ale z perspektywy rynkowej jest coś niepokojącego w tym, co to znaczy dobre jedzenie. Bo z perspektywy rynkowej dobre jedzenie to drogie jedzenie i z perspektywy rynkowej, a przynajmniej rynku kapitalistycznego, dobre jedzenie to takie jedzenie, którego jest jak najwięcej. Bo jak Państwo wiecie,
gospodarka kapitalistyczna jest oparta o to, że produkujemy, konsumujemy. W związku z tym nawet nie musimy skonsumować, jeżeli coś się marnuje, znacie na pewno wszyscy te tematy związane z zużywaniem się produktów i tak dalej, więc z perspektywy gospodarki kapitalistycznej można powiedzieć, nie ma nic złego w tym, że marnujemy jedzenie, a wręcz przeciwnie, nawet to jest dobre. Bo zanim je zmarnujemy, to za nie zapłacimy, więc gospodarka się kręci, ktoś ma pracę, bo produkuje to jedzenie, które później jest zmarnowane. I tutaj doszedłem do takiego wniosku, że jakoś podświadomie wyczułem jakiś taki konflikt interesów w tym. I tak pomyślałem, że właśnie o to zapytam nasze panelistki. Ale może jeszcze tak jedno słowo powiem o tych książkach, to znaczy właściwie jest tak z lotu ptaka, można powiedzieć, że jedna książka jest o tym, jak to jedzenie się tworzy, a druga jest o tym, jak się je marnuje. Czyli można powiedzieć taka podróż z jedzeniem przez świat, czyli taka cykl życia jedzenia. Nie? Albo traci. No właśnie, tak. I dlatego może tak pomyślałem, że kolejność mogłaby być taka, żebyśmy zaczęli po Bożemu, on może takiego zwrotu użyje, czyli od początku, czyli do tego, jak to jedzenie się tworzy i jak ono się tworzy w taki sposób, że jest właśnie dobre. I to właśnie może pierwsze pytanie do Agaty, jakbyś mogła nam w kilku słowach po prostu powiedzieć, bo oczywiście książkę, rozumiem, Państwo czytaliście albo wkrótce przeczytacie, ale w kilku słowach, na czym to polega. Dzień dobry Państwu. Ja się starałam w tej książce dotrzeć do takich osób, pod których produkcją ja też bym się podpisała właśnie jako konsumentka szukająca tego dobrego jedzenia też w tych znaczeniach, które ty wymieniłeś, czyli z odżywczego, zdrowego, takiego, które jest smaczne i którego jest pod dostatkiem w tym sensie, że to nie są jakieś incydentalne wydarzenia w produkcji jedzenia, tylko to są ludzie, którzy są w stanie utrzymać w ten sposób, który wybrali produkcję jedzenia, jako jakby uczynić z tego swój biznes, i więc jest to coś, co jakby ma sens komercyjny też. I jakby z całego morza osób, które spełniają te warunki, staram się wybrać też tych ludzi, czy też tych producentów, którzy robią to w sposób, który zdefiniowałam na własny swój użytek jako uczciwy, czyli ludzie, którzy starają się szanować zasoby, którzy na przykład dokładają jakąś nową jakość, czy też nową wartość do środowiska i do propozycji dla konsumenta, czyli na przykład producenci, którzy reintrodukują stare odmiany zbóż, bo zadają sobie ogromny trud, żeby pozyskać właśnie ziarna z maków nasion i pomalutku, dosłownie taką benedyktyńską pracą, obsiewając coraz większe poletka, to w końcu dochodzą do takiej ilości, którą są w stanie jakby skomercjalizować i właśnie przetworzyć na ziarno, kaszę, płatki, makarony, bo to akurat mowa właśnie o państwie babalskich, którzy mają firmę biobabalscy. Więc to właśnie nawet są kazusy ludzi, którzy wkładają coś na tą ofertę, powiedzmy, komercyjną, czego wcześniej nie było i nikt tego nie proponował. Bądź też dziewczyny, na przykład mama z córką, które w Ojcowskim Parku Narodowym reintrodukują pstrągi, których tam nie było od 40 lat, robiąc to też tak bardzo oddolnie. Więc zależało mi właśnie na pokazaniu takich praktyk, które w jakimś sensie są najbliżej też tych rzemieślniczych sposobów produkowania żywności, które istniały w Polsce czy w ogóle w Europie i o których często zapomnieliśmy właśnie w tej pogoni za maksymalizacją zysków, za minimalizacją przestrzeni, na której, nie wiem, wypasamy zwierzęta czy trzymamy kury, nioski. I staram się w przypadku każdej z grup produktów, które są opisane w książce, by pokazać ten cykl w miarę taki właśnie naturalny od początku do końca, czyli w przypadku zbóż właśnie od kogoś, kto uprawia zboża, potem jest konfekcjonowanie tych zbóż, znaczy jest młyn, potem jest konfekcjonowanie, potem jest piekarnia, która robi też dobrą robotę w tym sensie, że używa zakwasu, nie używa polepszaczy, nie przyspiesza jakby naturalnych procesów, więc to wszystko są praktyki takie, które mają za zadanie wykorzystać maksymalnie wartości zawarte w tym wyjściowym, dobrym produkcie, czyli pełnowartościowym, powiedzmy, jakby nie zepsuć tego materiału wyjściowego i sprawić, że konsument dostanie coś, co jest możliwie najbardziej
odżywcze i... Bo w tej książce tak układ jest taki treści, że my poznajemy kolejne grupy związane z produkcją kolejnych typów jedzenia, ale to, co jakby dla mnie jest bardzo ciekawe na przykład, to jest to, jaką motywację ci ludzie mają, dlaczego oni robią to, co robią, czy jakby to jest tak, że to jest w miarę jednolite i po prostu ci, którzy zajmują zdrową żywnością, po prostu robią to w imię jakiejś konkretnej rzeczy, czy inaczej byś to opisała? Ja mam wrażenie, że dużo jest takich osób, pewnie Państwo też ich znają, właśnie zwłaszcza, nie wiem, będąc przedstawicielami kooperatyw, którzy współpracują z konkretnymi osobami, że to są tacy wariaci, to są ludzie, którzy mają jakby właśnie często taką zupełnie niekomercyjną i komercyjny pomysł. Znaczy, w sensie to oczywiście musi przynosić zysk, koniec końców, ale jakby wyjściowo są to ludzie, którzy zadają sobie taki trud, którego jakby każdy, nawet taki przeciętny producent na początku drogi, myślę, że gdyby został skonfrontowany z tym, jakie wysiłki trzeba ponieść, żeby właśnie doprowadzić do produkcji, dajmy na to właśnie z pszenicy płaskórki, paczki makaronu, to pukałby się w głowę, odwrócił napięcie i zajął się czymś innym. Więc myślę, że to wymaga takiego, albo jakiejś takiej dozy wizjonerstwa, dozy szaleństwa i dlatego też ja się zastanawiam, na ile to jest reprodukowalne oczywiście, na ile te osoby, które stanowią jakiś taki wzorzec, takie złote strzały, że tak powiem, przemysłu żywieniowego, na ile one właśnie są takimi pojedynczymi kometami, a na ile to są ludzie, z których można brać przykład. I oczywiście chciałoby się, żeby to był ten drugi przypadek, ale raczej moje doświadczenie jest takie, że wiele z tych osób to są tacy innowatorzy, też często społeczni, którzy zmieniają świadomość na każdym kroku, właśnie przebijając się do, nie wiem, odbiorców, w sensie do dystrybutorów, starając się zmienić sposób, w jaki funkcjonuje cała machina, przynajmniej w tym ich małym wycinku, do którego mają dostęp. Ja tą twoją książkę zrozumiałem tak, że w teorii odpowiedź brzmi tak, moglibyśmy na cały świat wyżywić w ten sposób, ale już w praktyce więcej sceptycyzmu odczytuję. Czyli dlaczego właściwie tak jest, że mimo że moglibyśmy, to jednak nie możemy? Myślę, że to jest bardzo złożona odpowiedź. Jakbym tak miała na swój chłopski rozum i obserwując tę branżę od kilku lat odpowiedzieć, to myślę, że po pierwsze dlatego, że nie każdy odbiorca jest gotowy na przykład zapłacić trochę więcej za produkty, które właśnie są, nie wiem, chociażby certyfikowane, że nie każdy producent jest właśnie w stanie podjąć te wysiłki, bo one się na przykład w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej zwracają, że to po prostu jest system, który wymaga czasu i nakładów na przykład takich intelektualnych, wiedzowych, z wzbogacenia swojej wiedzy, więc wydaje mi się, że to jest coś, co nie zawsze doraźnie jest reprodukowalne. Nie wiem, czy Marta, chcesz coś tutaj dodać? Właśnie, bo to jest jakby moje kolejne pytanie, jak to jest z tymi odbiorcami? To znaczy tymi konsumentami, czy możemy ich traktować jako konsumentów, a możemy próbować myśleć o nich bardziej ideowo niż tylko finansowo, ale ci ludzie, którzy w końcu jedzą to, co zostało wyprodukowane, to co, jakie im przyświecają idee, jakby, o co oni dbają, co jest dla nich ważne, bo jednak no, można powiedzieć, że ci ludzie, którzy jedzą to, o czym ty pisałaś, to chyba zwykle nie marnują tego jedzenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to jest. Natomiast jeżeli mówimy też o takim jedzeniu, które jest wytworzone z mniejszą ilością serca w nim, czyli tak właśnie masowo na przykład, to też jest ono chyba mniej cenione przez tych, którzy je spożywają. Pytanie, na ile to jest powiązane, nie wiem. Czy mogłabyś kilka słów z kolei powiedzieć o tym, jak to jedzenie później kończy, czyli jaka jest dalsza podróż tego jedzenia już po wyprodukowaniu go? Tak, dzień dobry Państwu. Problem polega na tym, że w gruncie rzeczy my nie mamy jeszcze w tej chwili pełnego obrazu, przynajmniej w Polsce, dlatego że zarówno badania ilościowe, te pewnie znane Państwu liczby typu 9 milionów ton żywności marnowanej w Polsce w całym
łańcuchu, 2 miliony marnowanej żywności w domach. One opierają się na bardzo kruchych fundamentach, zresztą dosyć już też wiekowych. Nikt tego faktycznie w Polsce nie badał. To zostało po prostu, jakby liczby zostały wykreowane w gabinetach badaczy zachodnioeuropejskich w oparciu o statystyki dostarczone wprawdzie do Eurostatu, ale dotyczące szeroko pojętej biomasy. Także my dopiero w Polsce zaczynamy to faktycznie szacować ilościowo. Jakościowo też nie jesteśmy bardzo zaawansowani, to znaczy były jakieś takie pierwsze próby robienia tak zwanej morfologii śmieci. Nie wiem, czy Państwo i Państwu jest to określenie znane, ale pewnie można sobie to na zasadzie analogii z morfologią krwi wyobrazić. Dokładnie wygląda to tak, że po prostu bierze się z kontenerów worki ze śmieciami komunalnymi, rozpruwa je się i dzieli się to, co się w nich znajdzie, na frakcje, potem się to waży, zlicza, sumuje, żeby właśnie zobaczyć, co w jakich miejscach, w jakich ilościach się wyrzuca. Przy czym od razu powiem, że ta metodologia też ma swoje ograniczenia, no bo w kontenerach nie ląduje to, co my po prostu wrzucamy chociażby do sedesów, a szacuje się, że blisko 30% żywności właśnie w ten sposób kończy w domach. Więc były takie pierwsze próby. Próbowano też, od lat oczywiście bada się nasze postawy, nasze deklaracje, pyta się nas o to, czy marnujemy żywność. My uparcie co roku mówimy, połowa z nas nie, nas to w ogóle nie dotyczy. I tutaj też nie będę rozwijać pułapek związanych chociażby ze samym formułowaniem pytania. Więc jeżeli miałabym się oprzeć tak na polskich badaniach, to w gruncie rzeczy w tym momencie jeszcze nie za dużo tego jest. Są to takie okruchy bardziej wiedzy. Natomiast są takie różne ciekawe projekty badawcze prowadzone w Europie i też na innych kontynentach, które dotyczą właśnie związku postaw życiowych, związku zamożności, związku tego, w jaki sposób się kupuje, co się kupuje, jakie produkty się wybiera, z tym ile się wyrzuca. I z takich rzeczy, które mi się wydają szczególnie ciekawe, jest takie badanie niemiecko-włoskie, które mówi tak, że ludzie, którzy dokonują zakupów spożywczych głównie w hipermarketach i w dyskontach, wyrzucają więcej niż ci, którzy korzystają z małych sklepów i z bazarków, to z pewnością ma swoje uzasadnienie takie czysto techniczne, że z hipermarketu po prostu wyjeżdża się obładowanym jedzeniem ponad miarę i nagle kupuje się więcej niż się zaplanowało, ale może to też mieć związek po prostu z takim podejściem po prostu do kupowania, do jedzenia, do gotowania, które jest bardziej uważne. Jest też takie ciekawe badanie, które mówi o tym, że generalnie osoby, które mają w sobie rozbudzoną świadomość ekologiczną i potrafią też jakby systemowo zobaczyć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy tym, jak wygląda właśnie globalny system produkcji i dystrybucji żywności, a tym, jak chociażby się to manifestuje w zmianach klimatycznych, tak? Takie po prostu proste przełożenie, to te osoby też wyrzucają mniej. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozróżnienie na te produkty wysokojakościowe, a produkty takie, można powiedzieć, mainstreamowe, przemysłowo produkowane, to ja w tej chwili sobie niczego takiego nie przypominam. A czy moja intuicja jest taka, nie przypominam sobie badania, które by to jasno rozgraniczało, czy moja intuicja jest taka, że może być z tym różnie. Dlatego, że, tak jak Agata powiedziała, przywilej, ja tutaj świadomie używam tego słowa, być może powinnam inaczej to zdanie gramatycznie ułożyć, bo jakby na początku jakby zdradzam puentę, ale to, że możemy tego typu produkty kupować, jest w gruncie rzeczy przywilejem, więc to często wiąże się z tym, że dysponujemy większą ilością środków. A to z kolei w badaniach amerykańskich i skandynawskich, czyli to ile pieniędzy wydajemy na jedzenie w porównaniu na przykład do innych osób, to też jakie mamy dochody, koreluje jakoś z ilością jedzenia wyrzucanego. Jeszcze gdzieś mi cały czas z tyłu głowy chodzi taki jeden ciekawy przykład i cały czas go tracę. Może to jest intencjonalne, bo nie chcę się jakoś podświadomie tym z Państwem podzielić. O, bardzo, bardzo fajne badanie, które ja znalazłam a propos tego, jak koreluje udział w takich systemach, które w Polsce nazywane są RWS-em,
na zachodzie CSA. Ja jestem od 6 lat uczestniczką właśnie takiego systemu i w ten sposób w sezonie kupuję warzywa. Tutaj jakby dochodzi do takiego, do takiej kolizji wartości, bo z jednej strony na ogół osoby właśnie bardziej świadome, bardziej zaangażowane, dla których jakby w kupowaniu jedzenia liczy się coś więcej niż znalezienie po prostu jakby najtańszego produktu w jak największej ilości, decydują się na taki system. Tutaj też chodzi o nawiązywanie relacji bezpośredniej z rolnikiem, o wyeliminowanie jednak pośredników, o wspieranie też często właśnie lokalnych producentów, że one jednak stoją w kolizji z tym, w jaki sposób jest ta żywność nam dostarczana. Czyli ta cotygodniowa paczka duża, jednak ona w pewien sposób sprawia, że jest nam trudniej to zużyć na czas. I było takie badanie, które porównywało członków kooperatyw, którzy kupują żywność w taki tradycyjny sposób, po prostu przychodzą i wybierają sobie to, co w danym momencie jest potrzebne, a ludzi pozostających w systemie RWS, to ci drudzy wyrzucali więcej. No to ciekawe. Zresztą ja też mogę podzielić się swoim doświadczeniem z RWS-u jako uczestnik. To, co mnie zastanowiło, tak by było dla mnie takie dziwne, to, że część osób, które również uczestniczą w tym RWS-ie, w którym ja, mają pretensje do tych rolników, że na przykład to jedzenie nie jest takie ładne, albo że miało być więcej buraków, albo że miało być mniej ogórków, albo że ten ma tam jakieś czarne kropki i tak dalej. Więc z mojej perspektywy to takie ciekawe zderzenie pewnej takiej postawy konsumenckiej, tak? Jesteśmy nauczeni, że ma być dobre, bo my płacimy, to się należy. Być ładne. Właśnie, ma być też ładne i wszystko ma być idealne. A z drugiej strony, no, ten system, który jest właśnie taki solidarny, odpowiedzialny i tak dalej. I w tym kontekście nasuwa się kolejne jakby pytanie, takie właśnie z kolei nie o motywację, tak jak Ciebie pytają o tę motywację tych producentów, to jakby motywacja tych konsumentów. Tak na podstawie tych różnych właśnie sytuacji, które też opisujesz, tych przeżyć, które masz, tych doświadczeń na całym świecie, bo też o podobnej rzeczy piszesz, jeśli chodzi o Azję, że tam ludzie na przykład nie mają pretensji, że jedzenie się skończyło, tak? Że jakaś potrawa się skończyła, bo jest ileś potraw dostępnych i jeżeli na przykład skończyły się już składniki, no to restauracja nie wyprodukuje kolejnych, bo tego dnia już tej potrawy nie ma. U nas, jeżeli się skończy, no tak, ja mówię na podstawie tego, co ty piszesz, że tak? Czy to ja czytałem w twojej książce? Nie. Ja już sama nie wiem. Nie, na pewno to było w tej książce. Oj, czytałem. Może napisałam. Tak, w jednym z tych felietonów właśnie jest mowa o tym, że w Azji ludzie akceptują to, że skończyła jakaś potrawa, tak? Że już dzisiaj jej więcej nie ma, bo skończyły się składniki. Tak? Ale rzeczywiście ja tutaj dodam jako osoba, która się tym gdzieś tam też pasjonuje, że rzeczywiście w Azji jest takie podejście też do jedzenia, że czy też do restauracji jako formy podawania jedzenia, że tam są miejsca, które specjalizują w jednej potrawie wręcz, nie w, które funkcjonują tylko na przykład na lunch. I to nie ma nic innego. To może twoje książki. To było, ja już napisałam ją 4 lata. W każdym razie pytanie jest takie, że co właściwie jest tą motywacją tego konsumenta, że on jakby dba o to jedzenie, o to, co konsumuje? Czy to jest bardziej tak, że to jest kwestia egoistyczna, to znaczy chcę być zdrowy, chcę, żeby moje dzieci były zdrowe, lub tego typu rzeczy, tak? Czy może chodzi właśnie o tę rosnącą globalną odpowiedzialność, tak? Czyli powiedzmy, jem tego ogórka, mimo że jest brzydki, po to, żeby świat był lepszy, tak? I jakby cierpię za świat, jedząc brzydkiego ogórka. Więc czy bardziej jest to pierwsze, czy to drugie? Jak to twoim zdaniem wygląda? Ale pytasz mnie teraz o badania, czy o moje refleksje? O twoje intuicje, być może na podstawie badań. I jakby związane na przykład z obserwacjami, z rozmowami, tak? Mi wydaje się, że w Polsce bardzo silnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe dotyczące tego, jakie produkty się wybiera, jest czynnik finansowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten taki tak zwany wzorzec gotowania i jedzenia, to coś, co po angielsku na przykład określa się nazwą proper meal, czyli jakby właściwego posiłku. I to jest coś, co na ogół jakby jest kształtowane na wczesnym etapie życia, w życiu dziecięcym. To są te wszystkie tak zwane comfort food, tak? Które nas po prostu koją i przecież cały nawet segment książek kucharskich wokół tego się kręci, w zależności od kultury, czy w zależności od nawet regionu.
Polsce to mogą być różne dania, tak, które wywoływują takie automatyczne skojarzenie z przeniesieniem się po prostu do krainy szczęśliwości i babci, gdzie nie ma żadnych trosk. Więc to na pewno. Bo jak rozumiem, rozmawiamy o mainstreamie, tak, a nie o jakby wąskiej grupie wysoko uświadomionych osób. Więc na pewno te dwa czynniki. Tak, no wydaje mi się, że to są te dwa główne czynniki, czyli po pierwsze finanse, a po drugie to, jak w danym systemie rodzinnym, w danym środowisku, w danej społeczności w ogóle się definiuje kwestię właściwego posiłku. To będzie na pewno wpływało na decyzje zakupowe. Natomiast są oczywiście środowiska, w których to, o co ty pytasz, czyli rosnąca świadomość, tak, powiązań tego, co się je z tym, co się dzieje, chociażby za oknem, też odgrywa bardzo dużą rolę i wtedy wydaje mi się, że może dochodzić, tak, do takiej sytuacji, jak opisałeś, czyli że podejmuje się decyzję nawet często wbrew jakiejś swojej intuicji, ale dlatego, żeby po prostu pozostać etycznym. Okej, okay, a czy to jest waszym zdaniem, czy i ci producenci, czy ci konsumenci, czy to jest tak, że naprawdę przejmują się światem, czy my się przejmujemy światem, czy po prostu chodzi o to, że to jest modne, że to jest cool, że dzisiaj to jest fajnie być takim i te osoby, które już mają, powiedzmy, na tyle pieniędzy, żeby móc wybierać, że to nie jest problem wybrać droższe, ekologiczne, tańsze, nieekologiczne i tak dalej, czy te osoby rzeczywiście się kierują ideami, czy kierują się tym, żeby na przykład postrzeganiem samych siebie jako konsumentów? Zresztą wydaje mi się w ostatecznym rozrachunku, że to nie jest takie istotne, czym oni się kierują, bo jeżeli jakby konsekwencją tego ma być po prostu jakaś określona korzyść dla nas wszystkich, dla środowiska, to tak naprawdę nie jest tak bardzo ważne, jaka motywacja nas tutaj do tego miejsca doprowadziła. Wydaje mi się, że różne są motywacje. Teraz jestem świeżo po lekturze książki Jonathana Safrana Foera, tej nowej książki We Are the Weather, w której on znowu bardzo mocno podkreśla związek niejedzenia mięsa, nie takiego ograniczania mięsa, czy nie wiem, czy wyboru mięsa po prostu hodowanego w sposób zrównoważony, tak, tylko w ogóle nie jedzenia mięsa z klimatem. On tam się powołuje na taki raport kilka lat temu opublikowany, w którym była mowa o tym. On oczywiście był krytykowany potem też przez określone środowiska, w którym była mowa o tym, że produkcja mięsa w gruncie rzeczy odpowiada za 51% globalnej emisji gazów cieplarnianych, więc to jest taka książka filozoficzna, ona jest bardzo filozoficzna, on tam głównie pisze o sobie i jakby ten wątek w ogóle, o który mu chodzi, czyli że niejedzenie mięsa, zaczęcie od własnego talerza jest podstawowym i najważniejszym działaniem, które my jako indywidualne jednostki możemy teraz podjąć w dobie zmian klimatycznych, żeby faktycznie mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje. Na 68 stronie dopiero to sygnalizuje, ale on też bardzo dużo mówi o tej takiej, o tym, co na przykład profesor Ewa Bińczyk nazywa marazmem epoki antropocenu, tak? Czyli o takiej postawie, wszystko wiemy, ale jesteśmy tego świadomi, ale i tak z jakichś powodów nie podejmujemy działań na tyle intensywnych, żeby nawet te nasze codzienne po prostu zwyczaje dotyczące konsumpcji radykalnie zmieniać. Ja bym tu jedno tylko zastrzeżenie poczyniła, że myślę, że ta motywacja jest w jednym aspekcie istotna, mianowicie jeżeli to jest moda, to ona przemija. I to jest jedyna rzecz, którą bym tutaj odnotowała, bo też ja z kolei się czytałam ostatnio taki raport, który się wydał Mobile Institute, się nazywa Green Generation, o generalnie postawach ekologicznych Polaków dotyczących różnych dziedzin, nie tylko jedzenia, ale między innymi. I tam właśnie dosyć niepokojące jest to, że wiele osób spośród tych 2000 ponad przebadanych internautów uważa jednak, że ekologia jest modą, czymś, co jest chwilowo na topie, ale być może za kilka lat przestanie być. I to jest trochę z mojej perspektywy niepokojące, bo to oznacza jakiś kres tej świadomości, która i tak nie jest jakaś przemożna, więc tylko tu bym poczyniła to zastrzeżenie. No tak, wypchnięcie jej przez kolejny trend, który tak może być na przykład odwróceniem zupełnym tego. Tak, tak, na zasadzie jakiegoś takiego backlashu. No, temat naszej debaty jest taki: jedzenie w kryzysie. Więc teraz ja chciałbym jeszcze zapytać, na czym polega ten kryzys, waszym zdaniem? Czy to jest może tak, że świat jest w kryzysie i przez to i nasze jedzenie jest w kryzysie i jemy coraz gorsze jedzenie na przykład, albo większość z nas je,
ci, których nie stać na przykład, czy też może jest tak, że bardziej jest tak, że to, co my jemy, przyczynia się do tego, albo to, jak jemy, albo ile marnujemy, przyczynia się do kryzysu. Wydaje się, że trochę to, ale jakie jest wasze zdanie na ten temat? Ja myślę, że i to, i że świat jest w kryzysie i ta wrażliwa działka jedzenia, która jest, nie wiem, polityczne, odbijają się w nim trendy ekonomiczne, ekologiczne, jest po prostu odzwierciedleniem stanu spraw, że tak powiem. No i w drugą stronę też to, co my jemy, jest w oczywisty sposób nakręca, jeżeli jemy w sposób nie... A czy my możemy naprawić świat jedzeniem? No, Far twierdzi, że tak. Myślę, że w pewnym zakresie. W pewnym zakresie oczywiście, tak, bo to jest jakby jeden z kroków. Przy czym ja od razu chciałam zrobić takie zastrzeżenie, że ja na przykład jestem bardziej zwolenniczką takich mocnych, systemowych działań, zwłaszcza, że na takie wykluwanie się trendów, przechodzenie trendu do mainstreamu, to my już po prostu rozprzestrzenianie się go w taki naturalny, organiczny sposób, to już my nie mamy po prostu czasu, tak, realnie. Czyli jakie na przykład działania systemowe? Jeżeli chodzi o marnotrawstwo żywności na przykład, ja jestem bardzo tutaj zwolenniczką na przykład poluzowania ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W Polsce mamy bardzo restrykcyjne prawo żywnościowe i nie można dystrybuować produktów po upływie daty minimalnej trwałości. To pewnie Państwo wiecie, że jest to ta data, którą się na ogół na takich produktach trwałych umieszcza, typu makarony, kasze, strączki, czekolady, popuszkowane rzeczy. I ona jest kolokwialnie oznaczona takim synonimem, że jest to data jakości, tak? Czyli do tego po prostu momentu producent gwarantuje najlepszą jakość. Ale w bardzo wielu krajach Europy i nie tylko, tej żywności daje się drugą szansę. W Polsce ona po prostu musi być wycofywana i tak się nią handluje nielegalnie na bazarach, więc to pokazuje po pierwsze i potrzebę rynku, i też potrzebę konsumentów, bo ta żywność jest po prostu 4 razy tańsza na bazarach, na których ja bywałam, niż w najtańszym dyskoncie. I też jakiś taki pragmatyzm i pewnie też jakby to próbować inaczej definiować, może też cwaniactwo w niektórych sytuacjach, albo bezsilność służb się pojawia. Natomiast jakby zgodnie z literą prawa jej dystrybuować nie można. Natomiast w innych krajach ona jest swobodnie dystrybuowana. Są restauracje, które przyrządzają z niej dania, są sklepy, w których się ją normalnie sprzedaje za symboliczne opłaty, które są potem przekazywane po odjęciu kosztów na cele, na przykład charytatywne. Ja w Malmö szwedzkim rozmawiałam z dziewczyną Polką zresztą, która prowadzi tam taką bardzo ciekawą inicjatywę, że z produktów warzyw i owoców zebranych z takiego największego, jednego z największych targowisk w mieście, plus produktów przeterminowanych, które dostaje po targach ekologicznych na przykład, gotuje cateringi, które zamawiają u niej na przykład władze miejskie i instytucje publiczne, ale też na przykład IKEA jest jednym z jej klientów. I w Polsce w ogóle coś takiego by nie przeszło z tą naszą ustawą, a z badań różnych wynika, że to, że my tak jesteśmy bardzo mocno przywiązani do daty ważności, ale też to, że po prostu w tym momencie, w którym ona się kończy, ta żywność jest wycofywana, kończy się jej tak jakby oficjalna szansa na bycie zjedzoną, marnotrawstwo wynika ogromne, więc to chociażby w tym temacie, którym ja się zajmowałam ostatnio, ale tutaj jest mnóstwo takich dziur legislacyjnych do załatania. Ja ostatnio czytałam takie rozporządzenie, które mówiło o tym, że gdyby potraktować je dosłownie, no tak należy traktować rozporządzenia, to tak naprawdę kompostowniki społeczne byłyby nielegalne w Polsce, bo nie można swoich szczątków organicznych oddawać komuś innemu do skompostowania zgodnie z prawem. Więc chociaż takie drobne korekty, które gdzieś tu i ówdzie w różnych aktach prawnych, które nawet na pierwszy rzut oka nie są związane z jedzeniem, z jego dystrybucją, produkcją, ale jednak bardzo tutaj utrudniają takie wielopoziomowe jakby zarządzanie tym kryzysem. Właśnie, też kwestia na przykład rozporządzeń międzynarodowych, czyli ta bilateralna umowa inwestycyjna CETA z Kanadą, tak, która z jednej strony my budujemy różne małe, oddolne ruchy żywnościowe, a z drugiej strony jest podpisywana w imieniu całej Unii Europejskiej olbrzymia umowa, która wprowadza na nasze rynki dowolną, można powiedzieć, ilość produktów, które są kompletnie nieekologiczne. I
Pytanie jest, jaka jest proporcja, jaki jest stosunek tych naszych malutkich działań, które na przykład opisujesz w książce tych małych producentów, w starciu z tym wielkim rynkiem. I czy to właściwie tak trochę obezwładnia i odbiera nadzieję na to, że cokolwiek da się zmienić. I w tym kontekście może takie miałbym jeszcze do Was pytanie, bo zaraz oddamy już głos pozostałej części z nas, ale jeszcze takie pytanie, jaka jest Wasza opinia na temat ekologicznych produktów, które pojawiają się w Biedronkach, Lidlach i tego typu sklepach. Bo to jakby dużo różnych kontrowersyjnych, znaczy dużo różnych opinii tutaj jest i kontrowersji wokół tego. Czy to jest dobre, czy to jest złe, że w Biedronce mamy teraz ekologiczne produkty? Ja myślę, że jakby dla popularyzacji idei ekologicznych produktów to jest dobrze, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie jakaś rzesza niezmierzona konsumentów może się zetknąć z tymi produktami, nie bywając właśnie na hipsterskich targowiskach w dużych miastach, bo jak bywam w takich miastach typu na przykład Czarna Białostocka, gdzie się pojawiam regularnie w wakacje, to głównym miejscem zakupów tam całej miejscowości, która pewnie ma kilkanaście tysięcy mieszkańców, jest Biedronka. I myślę, że prędzej ta Biedronka doprowadzi do tego, że ktoś się zetknie z certyfikowanym produktem, niż sąsiad sąsiadowi przyniesie rzecz, którą sam wyprodukował właśnie z sercem i z całą uważnością i starannością, bo niestety zapomnieliśmy właśnie o tej jakby takiej dystrybucji pomiędzy ludźmi w jakimś sensie. Więc ja myślę, że jakby dla idei popularyzatorsko to jest dobre rozwiązanie i widzę nawet po jakichś swoich bliskich, że gdzieś te produkty zaczynają krążyć. Na przykład różna cała ta certyfikacja unijna, chronione oznaczenia produkcji są też, gdzieś te znaki też się pojawiają w świadomości właśnie dzięki tym tygodniom, nie wiem, portugalskim czy hiszpańskim w Biedronce. I pewnie gdzieś to zapada w świadomość, ale nadal pamiętajmy, że to żywność jako to jest, nie wiem, ma 4% rynku, czy wciąż są dosyć właśnie niszowe sprawy, więc to jest pytanie. Ja mam bardzo ambiwalentne uczucia z przewagą mocno krytycznych, dlatego że widzę tutaj niestety takie zjawisko zawłaszczania po prostu przez właśnie rynek i to właśnie przez takich wielkich graczy. Pewnych idei, które rozwijane w dobry sposób na pewno przynoszą korzyści, tak, nie tylko temu, kto tą żywność kupuje, ale też temu, kto produkuje, ale też na przykład środowisku. I zastanawiam się, czy na przykład w taki zglobalizowany system dystrybucji, jakim się posługuje generalnie Biedronka, w ogóle jest wpisana jakaś równowaga, tak? No, jeżeli to są ekologiczne produkty, ale one są przerzucane wciąż po prostu z jednego końca Polski na drugi, jeżeli chodzi to o lokalne rzeczy albo zagraniczne, no to że to jest tylko jakaś taka drobna korekta systemu, tak? Który ze swojej po prostu samej natury, ja jestem jakoś mocno krytyczna w stosunku do niego. Zastanawiam się tutaj nad plusami. Ja byłam ostatnio, kilka razy miałam okazję być w sklepach skandynawskich albo holenderskich. I tam właściwie było mi bardzo trudno znaleźć takie sklepiki, jakie wciąż u nas jednak można znaleźć, czyli niezależne, prowadzone nawet często przez sąsiadów. Były tam głównie małe supermarkety, większe supermarkety, mikrosupermarkety i tak dalej. I była bardzo duża rzeczywiście, duża proporcja tych ekologicznych produktów w ofercie. I to pewnie jest jakieś odzwierciedlenie potrzeby, tak, osób, które w tych sklepach robią zakupy. Ale czy my musimy tak korygować? Ja raczej wolałabym, żeby te produkty były dostępne na przykład na targowiskach jakoś wspieranych przez miasta, nie? Albo w kooperatywach, albo nawet ten system rolnictwa wspieranego społecznie, mimo tych negatywnych, nie negatywnych, tak, ale czasem kłopotów z zużyciem całej tej skrzynki, faktycznie mógł być bardziej rozpowszechniony w Polsce. I to też jest jakiś element PR-u, tak, i takiej gry na emocjach, i takiego budowania swojego wizerunku, to też jest element gry rynkowej, bo to jest po prostu wykorzystywanie jakiegoś trendu, przy czym
Często jest tak, że w tych miejscowościach, o których Agato wspomniałaś, jest tak, że te produkty właśnie w pierwszym rzędzie lądują w kontenerach, bo nie ma tam po prostu na nie chętnych, tak? A Biedronka nie chce używać. No to hipermarket towarując się, czy dyskont towarując się, towaruje się według jakiegoś klucza. Ja na przykład byłam w małej miejscowości na Mazowszu w takim dyskoncie na tak zwanym stratowaniu, czyli na oddzielaniu tych produktów, które już się nadają do wyrzucenia, nie do wyrzucenia, tylko do przekazania do banków żywności od tych, co mogą być jeszcze sprzedawane. I to właśnie były takie często luksusowe, dobrej jakościowo rzeczy. Tam po prostu nie było na to zbytu, a musiały być na półkach, bo takie są po prostu odgórne zalecenia. Więc ja widzę tutaj dużo kłopotów z tym. No ja generalnie raczej jak kupuję, wiadomo, że czasem pójdę do Tesco u mnie na dzielni, tam nie ma ekologicznych produktów, ale jak kupuję ekologiczne produkty, to też chcę, żeby lwia część tego wynagrodzenia za te produkty trafiła do tych osób, które to wyprodukowały po prostu. Ja po prostu mam taką nadzieję, bo ja z kolei z natury jestem osobą bardziej mającą nadzieję. Właśnie mam nadzieję, że po prostu ta świadomość gdzieś przenika, że to jest taki proces spływania, że osoby, które widzą te produkty na tych półkach w Biedronce, nawet jeżeli tam sobie, że one gdzieś zapadają świadomość, że po prostu potem wymuszają albo po prostu poszukują tych produktów gdzie indziej. Chciałabym, żeby tak było. Mam nadzieję, że to trochę tak, chociaż w jakimś procencie tak działa. Miejmy nadzieję. Ale teraz, bo tu już trochę później zaczęliśmy, więc wydaje mi się, że mamy jeszcze kapkę czasu i moglibyśmy teraz zapytać, czy Państwo macie jakieś pytania i może byśmy rozszerzyli grono rozmówców. Tam jest, widzę, pytanie. Nie wiem, dobrze, czy... to ja już idę z mikrofonem super. Tam, a w międzyczasie zadam pytanie albo z pewnym zarzutem się odniosę do... No dobra, bo zarzut to za duże słowo, ale to jest pytanie o to, czy my mówiąc o produktach rolnictwa ekologicznego, czy tych produktach wytworzonych z czułością i z dbałością, że to są produkty niedostępne ekonomicznie albo trudno dostępne dla niektórych, czy my sami nie tworzymy tej bańki? Ja wiem, że zawsze mówimy o tym, że czas to pieniądz, więc jeżeli inwestujemy w coś nasz czas, to tak jakbyśmy inwestowali pieniądze, ale nawet odnosząc to dlatego patrzę na ciebie, Marto, że to jest pytanie też o zestawienie tego ze skalą marnotrawstwa, tak? To znaczy wiemy ile, albo niech to wybrzmi może z twoich ust, ile kilogramów rocznie statystycznie Polak marnuje. No właśnie, nie wiemy. Nie wiemy, albo mamy jakieś dane, które są niedoszacowane, tak? Ale jeżeli zostawimy na poziomie ekonomicznym, jeżeli zestawimy to marnotrawstwo z tym, że ciągle powtarzamy, że ta żywność wytworzona z dbałością jest niedostępna i że to tylko w Warszawie, na hipsterskich marketach i w ekologicznych sklepach, gdzie ona rzeczywiście ma zaporowe ceny, prawda? Ale spróbujmy trochę zmienić może, znaczy to jest mój postulat, żeby trochę inną narrację temu nadać, tak? To znaczy, że ona jest, tylko że trzeba zacząć o tym myśleć. My chyba też z Martą jesteśmy obie wielbicielkami bazarków jako formy przejściowej, która proponuje niekoniecznie właśnie produkty certyfikowane albo właśnie przeznaczone dla hipsterów, ale produkty, które często pochodzą z dobrych źródeł i na podstawie takiej organoleptycznej oceny codziennego użytkowania można sobie wypracować miejsca, w których są rzeczy, które niekoniecznie właśnie pochodzą z jakichś niezwykłych miejsc, ale po prostu są dobrej jakości. Okej, właśnie. Ja chciałam powiedzieć tak, ja raptem nie jem cukru i pszenicy. Nie mogę. Byśmy mogli trochę głośniej powiedzieć. Tak, ja raptem nie jem cukru i pszenicy. Bardzo szkodzi mi to na zdrowie. Państwo tutaj dużo mówią o świadomości. Jak przyszłam, chciałam oczywiście zapytać się o jedzenie, co jest do jedzenia. Dostałam odpowiedź, że jest bez glutenu, ale nie do końca wiadomo, co tam jest. Jak nie wiem, to nie jem. Mam swoje jedzenie na ogół. Zobaczyłam później przy obiedzie, co podają. Bardzo ładnie to wyglądało, ślicznie. Nadal nie wiem, co to jest. I bez glutenu może, ale na talerzach są trąb pszenicy. Tutaj a propos świadomości. Nie wiem, czy tylko ja jestem wrażliwa na gluten, ale zauważyłam. A po drugie, ekologia ekologią, ale chodzi chyba o zdrowe żywienie. I w tych ekologicznych sklepach, w tych wszystkich 90% jest cukier.
generalnie cukier bardzo szkodzi, jest bardzo szkodliwy na zdrowie, na zęby, uzależnia. Ja się czułam po odstawieniu cukru, jakbym na odwyku chyba ostrych narkotyków koła. Naprawdę, to jest bardzo ciężko i polecam świadomość. Okay. Po prostu i wybór, świadomy wybór. Dzięki. Czyli to bardziej jest komentarz, tak? Rozumiem nie pytanie. No to ja właśnie trochę się odnosząc do tego, to jest właśnie też ciekawe, że produkt, który jest ekologiczny, musi być droższy. No tak przynajmniej rynek nasz wygląda, że on jest po prostu droższy. Tak? On nie musi, rzeczywiście nie musi, ale tak to wygląda. Produkt, który jest zdrowy, też jest droższy. Produkt, który jest fair trade, też jest droższy. Więc produkt, który jest ekologiczny, zdrowy i fair trade jest jakby trzykrotnie ta cena jest jakby zawyżona, chociaż być może rzeczywiście nie musi. Ale to jest oczywiście problem. Dobra, słucham. Czy jakieś pytania jeszcze właśnie? Dzień dobry, bardzo dziękuję, było bardzo interesujące spotkanie i Państwa jakby punkty bardzo ciekawe. Natomiast moje pytanie jest takie, czy w tym wszystkim jesteśmy w stanie znaleźć jakiś balans i równowagę, bo niestety Polska się trochę, no dopiero zaczyna taką walkę o zdrowe jedzenie, mam wrażenie, że po prostu na nas te wszystkie hipermarkety, duże firmy, wielcy gracze wymuszają może trochę inny system niż byśmy chcieli. No i fajnie, że młodzi ludzie się buntują, że coś próbujemy zrobić. Tylko jak ja pracowałam, mieszkałam we Włoszech, pracowałam z jedzeniem, to jest tak, że ja we Włoszech widzę większy balans. To znaczy to, że są produkty, na przykład hipermarketach biologiczne, nie szkodzi temu, że jest ogromna kultura właśnie takich targowisk, rynków, kupowania bezpośrednio od producenta. To, że właśnie można kupić dobrej jakości mięsa, nie wykluczy, jakby nie ma takiego szału na produkty bezglutenowe, bez mleka, nie wiem, że po prostu, że albo jesteś weganinem, albo w ogóle, wiecie, no w sensie wydaje mi się, że odpowiedź też na takie uratowanie systemu jest taka trochę równowaga. I no nie wiem, no, takie pytanie do Pani, czy według Was jest to, czy tak samo myślicie jak ja, czy jest tylko do mnie jakaś droga, żeby to osiągnąć. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ja się nie zgadzam z tym, że dobry produkt musi być droższy. Czasami tak rzeczywiście jest, ale jednak no, czytam takie badania, że w Polsce dużą wartość nadają sklepy, gdzie eko, tak, bio, to jest ogromna jakby było 40-50% nawet czasami na cenie, więc to jest sporo. Także proszę. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, mi się wydaje, że to, co Pani opisuje, czyli włoska sytuacja, ja też się z tym zetknęłam kiedyś, widziałam listę RWS-ów, one się jakoś tak wdzięcznie po włosku nazywały, w jednej z prowincji. To było tego dużo więcej niż na przykład w całej Polsce, podejrzewam, jest teraz. Czyli właśnie takich systemów kontraktowych, tutaj nie muszę na pewno tego Państwu tłumaczyć. Ale wydaje mi się, że to jest wypadkowa jakby kilku czynników. Po pierwsze, w ogóle samej kultury jedzenia, kupowania, gotowania, na pewno też systemowo przydałoby się w Polsce bardziej tego typu właśnie, chociażby poprzez wsparcie samorządów wspierać, tak? Powstawanie tego typu struktur. Ktoś mi kiedyś powiedział, i to ja bym się jakoś tak strasznie na tym nie fiksowała, ale to jest jednak ciekawe, że jest to jakiś fajny trop, że też jednak mimo wszystko pogoda odgrywa tutaj dosyć istotną rolę, bo generalnie życie w krajach bliższych basenu Morza Śródziemnego w dużej mierze toczy się na zewnątrz, w związku z czym być może łatwiej jest podtrzymywać po prostu te takie miejskie i małomiasteczkowe struktury teraz w tych czasach, gdy jednak dążymy bardzo do wygody, tak? Właśnie w przestrzeni na przykład miasteczek. Ja sobie teraz rzeczywiście przypominam, że nawet jak byłam kiedyś na wakacjach parę lat temu na takiej greckiej wyspie, która w ogóle nie jest jakoś bardzo turystyczną wyspą, to tam prawie codziennie podjeżdżali rolnicy z okolicy, to było małe miasteczko, i sprzedawali w określonej porze, to powiedzmy były 2 czy 3 godziny dziennie rano swoje produkty. Bez żadnych certyfikatów, bez, nie wiem, bez jakichś opłat właśnie za kontrolę
ekologiczną i tak dalej. I tam mieszkańcy robili zakupy. Wydaje mi się, że właśnie to, co Agata powiedziała w odpowiedzi na to, też częściowo, co ty powiedziałaś, że tutaj jest... Ja w ogóle myślę sobie, że czasem też, że certyfikowanie to nie jest do końca rozwiązanie, które może się sprawdzać zawsze stuprocentowo tu i teraz w naszych polskich warunkach. Ja na przykład jestem bardzo mocną fanką takiego poznawania się z producentem, który pozwoli zbudować relacje na zaufaniu wzajemnym i brać od niego po prostu te produkty. One, dla mnie w takiej sytuacji ten certyfikat nie jest potrzebny, a to wpływa wtedy od razu na cenę, tak? My na przykład w naszej kooperatywie mamy dostawców warzyw, którzy nie są certyfikowani w ogóle, dostarczają nam je regularnie, my ich odwiedzamy w ich gospodarstwach, mamy po prostu do nich całkowite zaufanie. I to na pewno nie są warzywa w cenie takiej jak warzywa ekologiczne w sklepach ekologicznych. Przepraszam, tylko powiem, że proszę zwrócić uwagę, że sama certyfikacja jest potencjalnie bardzo potężną bronią wielkiego rynku. Tak jest. Dlatego, że jeżeli produkty zaczną być masowo certyfikowane, to być może my w ogóle nie będziemy mieli prawa wkrótce wytwarzać tego, co sami jesteśmy w stanie wytworzyć, ponieważ ktoś uzna, że możemy sobie zaszkodzić i to może być dla nas niezdrowe, więc zakaże się nam wytwarzania tych produktów. Tak właśnie dokładnie jest. Ja też to w ten sposób właśnie widzę. Dobrze, wydaje mi się, że mamy jeszcze szansę na jedno ostatnie pytanie, jeżeli ono jest. Dobrze, widzę. Chyba to nie jest pytanie, tylko bardziej komentarz. Był temat poruszany sieci handlowych typu Lidl, Biedronka. Ja osobiście jestem w zasadzie z konieczności przywiązana do Lidla, ale uważam, że ten segment produktów bio jest bardzo pozytywnym sygnałem, dlatego że, no tak jak było powiedziane, że on kształtuje świadomość. Moją uwagą w tym całym systemie jest taka, którą w zasadzie tutaj wszyscy podzielamy, że to powinny być produkty lokalne i w zasadzie no, i polskie. Tam dominują produkty bio z Hiszpanii, z Włoch i tak dalej. Natomiast to nie, według mnie to nie jest przesądzone, że tak musi być. Tym bardziej, że Lidl wygląda na to, że jest bardzo otwarty na współpracę z konsumentami. Na każdym paragonie jest napisane daj swoją opinię. Dlaczego nie? Wszyscy, którzy z nas, którzy zakupią, chciałbym, żeby żywności bio było więcej i żeby pochodziło od lokalnych producentów. Niech oni sobie też przemyślą tę sprawę. I traktowałabym te sieci bardziej jako współpracowników w tym dobrym celu, niż jako wrogów, że razem, żebyśmy coś mogli wspólnego dobrego zrobić. Dzięki za ten głos. Musimy już kończyć, jak rozumiem, więc może, nie wiem, jeszcze chcecie na koniec jakieś zdanie albo przekaz, apel przekazać. Prosimy. Nam wszystkim. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w moim RWS-ie są dwa rozmiary paczek i że to w pewnym sensie pomaga na tym, którzy nie są w stanie przetworzyć tych całych mas. Nie wiem, czy zawsze tak jest wszędzie, ale u nas to jest w porządku. U nas jest już w tej chwili tylko jeden. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że dla mnie w ogóle osobiście, ja się zajmowałam tą ostatnią drogą jedzenia, a tak mocno zawodowo eksplorując ten temat, ale interesuję się tak naprawdę całą drogą jedzenia. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby wchodzić jednak mimo wszystko w taką możliwie bliską relację z producentem. Że to jest coś, co my jakby utraciliśmy i to znowu będzie pewnie kontrgłos w stosunku do tego, co pani powiedziała. Jednak dla mnie wielcy gracze nie są partnerami w budowaniu tej bliskości z producentami. I ja wiem, że jest to bardzo trudne w obecnych warunkach tego typu relacje nawiązywać, bo nawet w małych miasteczkach, na bazarkach coraz częściej są pośrednicy, którzy przywożą po prostu warzywa z giełdy, a nie producenci, którzy gdzieś w okolicy je sami wytwarzają i sprzedają. Ale wydaje mi się, że zarówno naszym zadaniem konsumentów, jak i zadaniem systemu, który ma wspierać
nas w znalezieniu tych połączeń na nowo jest to, żeby po prostu je próbować, wydrapywać po prostu i podtrzymywać. I to jest takie moje przesłanie na koniec. Dzięki. No, można też powiedzieć, że jedzenie w dzisiejszym świecie w coraz większym stopniu jest towarem. I teraz, jeżeli będziemy szli tą ścieżką, tą samą, którą idą też supermarkety, no to właściwie kwestia jest tego, że jedzenie będzie takie, za jakie zapłacimy. Będziemy chcieli, żeby było eko, fair, zdrowe i będziemy gotowi za to zapłacić i będzie nas na to stać, no to takie się stanie. Ale można powiedzieć, że świat nie wygląda tak jak Warszawa i raczej wygląda tak jak Kinshasa, czy Bogota, czy inne wielkie metropolie, w których większość mieszkańców w ogóle nawet nie stać na dokonywanie takich wyborów. I w tym momencie ta logika jedzenia jako towaru staje się zgubna, bo Lidl w Kinshasie nigdy nie wpadnie na pomysł zrobienia produktu eko, dlatego że nikt później tego nie kupi prawdopodobnie. No a druga ścieżka to jest taka ścieżka, w którym nie myślimy w terminach konsumenckich, tylko myślimy ideowo, czyli tak jak też bohaterowie twojej książki myślą. Jedzenie to dobro. Właśnie, jedzenie to dobro i powinniśmy próbować właśnie je wyzwolić z tych relacji konsumenckich. Także dziękuję bardzo naszym prelegentkom, dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejszą dyskusję. Do zobaczenia.